Słuchacie podcastu Luźno przy kawie, pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w podcastie Luźno przy kawie. Z tej strony Adam Borodo? Ludwik Chybiński, dzień dobry. Uff, przyszedł piątek <grym> i środa. I wszystkie inne dni, czy ja sobie tutaj jeszcze nie, nie dopracowałem tego, żebyśmy widzieli, co jak? Witamy Was oczywiście na żywo, na wizji na naszym Facebook'u. Jak zwał, tak zwał. I witamy Was również, słuchacze, w piątkowy poranek. Chociaż ja się zastanawiam zawsze, bo tego nie widać niestety w naszych statystykach. Wiesz, kiedy nas. Że w jakiej porze dnia nas słuchają. Niestety nie doszedłem do tych statystyk i nie mogę tego znaleźć. Nie jest pokazane na przykład, że Nie, jest... właśnie nie. Jest wiesz, pokazane, gdzie nas słuchacie najczęściej. Czy oglądacie, czy słuchacie teraz, bo. Macie taką możliwość, ale właśnie nie mamy nigdzie jakby napisane, w jaki dzień najczęściej słuchacie. Więc jakie pytanie do Was? Jak jesteście w stanie się z nami podzielić tą informacją, to gdzie nas słuchacie? A w sensie, kiedy nas słuchacie, jeżeli nas słuchacie, no. nie? a nie oglądacie? Bo pewnie zakładam, że część z Was, która nas słucha i ogląda, to po prostu robi to, to w środę, między 19 a 20. A może ktoś jest na tyle wiesz, zwariowany na punkcie, luźno przy kawie, że najpierw słucha, potem. Nie, najpierw ogląda, potem słucha. A to jest całkiem możliwe, to jest całkiem możliwe. Posłuchajcie, cześć, witamy was. 19 odcinek czwartego sezonu, tak. 109 w serii, więc lecimy. Lecimy długo, idziemy fajnie, rozluźniająco, coś środę to takie jest... Zawsze takie fajne napięcie człowiek. jak przychodzi nagrywanie odcinka. Tak, to, to się tak. zgadza. Ale Ludwik dzisiaj już ze mną jest, posłuchajcie, w studio, więc tutaj możecie zobaczyć Ludwika w pełnej okazałości. Dzięki. Ale utrzymujemy, utrzymujemy dystans tak, w dalszym ciągu, tak, tak. dlatego że są jeszcze jakieś zalążki. Ludwik wjechał z maską na twarzy tutaj, jak się do mnie zbliżał, to, to w masce, więc szanuję kolego. No. Większość też mogłaby tak to szanować. No to mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie? ale w dalszym ciągu jest szokujące to, że Wiesz, że te nagłówki coraz gorsze, te liczby coraz większe. No, 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 no. Natomiast. 000. W dalszym ciągu są jakieś takie, wiesz, takie, nie wiem, jakieś impulsy w umysłach, nie? że jakby, jakby jutro miało nie być? Tak, tak, jakby tak. nic się nie działo. No to się zgadza, a jeszcze przejdę, przejdę albo powiem o, o szczepieniu. Jest jakaś korelacja między zaszczepieniem tak. a lepszym zasięgiem, bo ja mam. Tak, ja mam Flexa, posłuchaj ofertę, nie? Orange Flexa, o którym nie. wspominaliśmy też na mamach podcastu. Jakby mówiliśmy o tym elemencie prepaidowym, który jest chyba najbardziej optymalny pod względem ilości internetu, nowoczesności zastosowania aplikacyjnym, tak tym stronnym zarządzania tego i tak dalej. Wyobraź sobie, że jeżdżę ostatnio samochodem. W, daleko nie szukać, wczoraj było przedwczoraj. Jadę samochodem. I w, w Orange flexie, we flexie, żeby mieć taryfę 5G, jeżeli twój telefon wspiera 5G, trzeba za to bulić 80 miesięcznie. Nie, nie kumam w ogóle tego, to tak jakby między okay. poniem a Ja płacę 30 zł i to naprawdę jest Musiałbyś za dużo. Musiałbyś płacić 110, żeby, żebyś... Miał... Nie, musiał płacić 80. A, tak okay. jakby najwyższy abonament tam 100 giga w ogóle ściąganych danych, no jakby korelacja między 5G a Aha. 100 giga to jest jakby e, 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 bardzo podobna I teraz uh -huh. e, posłuchaj... E, Jadę, no i nie płacę jakby za to ten. A nagle się pojawia z lts mi 5G. nie? Jadę i 5G się pojawia. Dotykam ten telefon, odpuszczam dalej, jest, znika, dotykam telefon znowu 5G, więc posłuchajcie, coś jest między szczepieniem na grypę, szczepieniem na COVID i ze wszystkim innym, że ci się polepszają, wiesz, interferencja jest lepsza. Ale możesz mieć rację, dlatego że ja dzisiaj wyszedłem ze swojego ulubionego sklepu Merkus i chciałem, do a, ciebie... W tak, i nie tylko. No. no. Nie, nie polecam, bo nie, nie płacą. E, ale bywam, bywam, nie? Bywam, bo, bo fajna atmosfera. No i e, wyszedłem i pojawił mi się brak sieci. Często no. mi się pojawiał brak sieci w środku, no bo tam, nie wiem, jakieś chyba zbyt polskie, nie? więc nie działa. Nie? No w każdym razie nie ma tam często zasięgu, no ale wychodzę, dalej brak sieci. Miałem ci dać znać, że już jadę. Tak. E, no i wiesz, tak sobie myślałem, tak, zaszczepiony jestem, na grypę też, tak jak i ty. No i może wiesz, teraz, że troszeczkę przychorowałem. To może mi się troszeczkę, wiesz, tam te impulsy. Odkorkuje wszystko. No, no właśnie, impulsy, wiesz, jakieś tam. Ale tak nie odkorkowało techniczne. się? Znaczy, no musiałem wyłączyć i włączyć telefon. A. Jeszcze jest duże prawdopodobieństwo, że kij w plecy Apple, nie? Za to, że bo na przykład w moim poprzednim starym to działało, no ale to wiadomo. A, no tak, żeby nie było. E, no dobra. Chcecie, przejdźmy do jakże bogatego w różne statystyki rzeczy. E, pewnie trzymaliście kciuki, więc zakładam, że się udało, ale to pewna formalność, i co oglądają. W piątek jeszcze będę stawiał kropkę na i, wspominałem w poprzednim odcinku, w tym też mówię, liczę, że się udało pewnie, będziecie świadkami tego na Instagramie. Nie? I jakby po, ale nie, żebyście byli jakby świadomi, tego poziom się nie zmieni, nie? No poza tym, że trzeba będzie inaczej tytułować i trzeba będzie pojechać do tego pana, co robi tabliczki na drzwi, żeby... A tak, żeby coś takiego, że no, no to by było całkiem będzie, spoko, wiadomo, nie? Podcast Luźno przy kawie, prezentujący. Dobra, nieważne. No. Słuchajcie, Ludwik, zanim zaczniemy, ja sobie robię marka i weź tutaj przegląd, tak, tak, tweet, tak. przegląd Twitterowy szósta minuta. Oh, yeah. Chciałem wam pokazać jedną fajną rzecz. Zresztą, to też myślę dla ciebie, Ludwik jest całkiem fajne. Zobaczcie, ja nie wiem, w którym to jest miejscu, bo niestety Tomek Bogowski, który wstawiał to na Twitterze, nie wrzucił specjalnie źródła tego, tak? Ale wrzucił właśnie jakby. Ja, ja uważam to też że fajny pomysł, tak naprawdę. Zobaczcie, jest taka tablica, na której są twarze: jest twarz King Zung UNA z portem, z, wty, z, z gniazdem na, na, na pendrive'a, do którego możemy, go, możemy włożyć tego pendrive'a i. go włożyć w papę. Włożyć w papę Unowi. King Zung UNA. I no. tekst przewodni jest, postaram się użyć mojego pięknego angielskiego: donate your USB drives, uh, we will erase them, fill them with films and e-books from the outside world. I get them into the North Korea with uh, enough USBs we can help free citizens' minds from Kim Jong-un's machine. Wiesz co, to jest sympatyczne, ale ja zrobiłem e, wpis na blogu jakiś czas temu. Na bloga też zapraszamy, chociaż mało się <coughs> dzieje, ale trochę można sobie poczytać, jak ktoś miał Zawsze. Opatę. I tam był wątek taki, że chłopak, o którym pisałem, wysłał Ertaga do Korei Północnej. No. I niestety jest taka sytuacja, że poczta do Północnej Korei w ogóle nie przechodzi. Nie przechodzi? Nie. Okay. Także idea jest bardzo szczytna i bardzo fajna jest egzekucja tego pomysłu. No tak, ale tu jest. U, 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 we can help free citizens made from, tak? Outside and get them into North Korea, czyli no, to... no raczej nie będą wysyłać pendrive'ów, tylko pocztą podziemną w jakimś przeładunku z Myślisz, bananami są... czy z czymś będą przewozić <laughs> takie rzeczy i ludziom dawać, nie? Znaczy, ja to mam. W całym... w, mam parę innych pomysłów na to, jak można przeszmuglować pendrive'a do północnej Wiesz, ale Korei. w całym tym mindsetie, który się pojawia, i to. Nie wiem, żyjąc w XXI wieku i żyjąc w jakimś tam, no, no nie no, żyjąc jakby w nieuciemiężonym państwie, ale mm -hmm. po prostu w wolności słowa i tak dalej, takie mm, performancy, bo tak można by mm -hmm. to nazwać, są... Y, dają trochę do myślenia, zakładam, że część potrafi się nad tym zastanowić i nie tylko jakby tekstem, a to ładne jest, tylko tak naprawdę jakby zostaje nam w głowie pewne, pewne przemyślenie czegoś, co za tym idzie, nie? I, Oczywiście. I że mimo wszystko może nie jest tak źle w miejscu, w którym jesteśmy albo w miejscu, w którym mieszkamy, bo mógłby być zawsze gorzej, nie? Oczywiście, tym bardziej, że to jest <laughs> bardzo dobry przykład na to, co powiedziałeś, bo em, ja jestem powiedzmy na etapie permanentnego porządkowania chaty no, no. i notorycznie znajduję pendrive, nie? No i wiesz, tam sobie patrzę, tu jest, wiesz jakieś 1 giga pendrive, 2 giga pendrive, 4 giga pendrive. Nie? I one sobie leżą wiesz, w kompletnym zapomnieniu. No, no, no wiadomo. A jeszcze te powiedzmy 10 czy 15 lat temu, jak sobie przypomnisz, wiesz, często są takie nostalgiczne podróże pod tytułem Ile megabajtów miała twoja pierwsza MP3. A no, to, tak, no to w ogóle bez dwóch. Jak znań. weźmiesz sobie y, te stare kreatywy, na przykład, i tam się okazuje, że ty miałeś 64 mega i tam w ogóle musiałeś robić selekcję 12 piosenek, a teraz wiesz, masz piwnicy gdzieś gigabajty pamięci zupełnie nieużywanej. Tak, no to tak. faktycznie i też inna sprawa jest taka, że nie wiadomo co z tym zrobić, bo mi jest nawet tak szkoda do tych wiesz fajnych skądinąd segregatorów śmieci elektronicznych sopockich wrzucić to, no bo to wiesz, zawsze ma się jakiś taki nie, nie, tak, bo to jest w ogóle wiesz, to bez dwóch zdań, jakby zgadzam się z tobą całkowicie. Sentyment jest ja też ostatnio w ogóle szukałem pendrive'a, bo mam taki jak to ja gadżeciarz, mam taki dość inny prezenter. Mhm. Jest taki prezenter Lodzitecha. Dostałem go na gwiazdkę. Zdaje się od mojej żony. A prezenter, dwa lata temu. co to jest? To jest urządzenie. Prezenter to jest urządzenie, którym, no, jak prowadzimy jakieś wystąpienia, to tak naprawdę A, możemy zmieniać. Taki pilot do różnych rzeczy. Pilot tak? do zmiany na przykład slajdów. Nie? Okay, okay. Że mój pilot ma wskaźnik laserowy, ale nie taki laserowy, że mogę kota denerwować, tylko tak, tak naprawdę softwareowo mogę zrobić tak zwany spotlight. Czyli wyciemnia cały ekran i jest tylko taki, takie podświetlenie w jednym konkretnym miejscu. A mogę to zamrozić. Jest podkreślacz, taki i mm -hmm. tak dalej no i dotychczas to działało tak, że trzeba mieć software zainstalowany na komputerze, żeby to działało no i jakby mhm. trochę się zmieniło ja dzisiaj musiałem go użyć, więc szukałem pendrive'a, którego noszę ze sobą, mam przy kluczach taki mały pipeć i okazało się, że jest takie oprogramowanie, które bez instalacji uruchamia się jakby z dysku USB i ty mhm. wkładasz odbiornik tylko włączasz to i tak naprawdę to, te, te same rzeczy na nieswoich komputerach, które mają blokadę ewentualnych instalacji możesz mhm. odpalić, to jest całkiem fajne, więc e, no a propos właśnie szukania USB różnych, a, Zwróć uwagę też, jakbyś pewnie włączył te USB i zobaczył, jaka tam nostalgia jest, to druga kwestia by była, co? U mnie jest inaczej, Adaś, dlatego, że ja mam um, wszystkie rzeczy ze wszystkich komputerów na jednym <knie> dysku zewnętrznym. A, okay. I uh, one są wszystkie pousuwane, no bo wiadomo, że z tymi rzeczami jest tak, że się gubi i lepiej, żeby tam nie było żadnych rzeczy specjalnie wartościowych. I no, inny problem jest taki, że większość z tych pendrive'ów nie działa. Nie? nie da się ich odczytać, bo to jest problem z jakimś zasilaniem, zakładam. Natomiast yy, no na pewno, wiesz... Te, jak sobie odpalisz właśnie rzeczy, Wiesz, jakieś zawartość dysku sprzed 12 lat, no to to. wy właśnie... też pewnie tak macie, bo ja też ostatnio patrzyłem za dyskami twardymi u siebie, bo to jakby miniaturyzacja dysków, mm -hmm. które mają po 2-3 terabajty, jest naprawdę wielkości nie wiem, połowy dłoni tak naprawdę, no tak. to... Jest full wypasem. Takie dyski mam i ostatnio też, właśnie patrzyłem, to tam dokumenty z 2011 mhm. roku nawet są. Nie? Gdzie oczywiście te najważniejsze dokumenty trzymam w dwóch miejscach, tak jak wielokrotnie wam mówiłem i na, na trzech miejscach. Mam jeden dysk twardy, jeden pendrive się okazało, na którym też trzymam te dokumenty i rzeczywiście był schowany w ciuchach w szafie, mhm. a jeden trzymam w chmurze mimo wszystko, która jest też tam dwuetapowo za, m, zabezpieczona. Nie? Więc to tak z tej kwestii formalnej. Dobra. Słuchajcie, no oprócz tego dongla USB, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, też jest takie coś związanego bardziej z privacy. I tutaj, słuchajcie, wyświetlam link hmm. do tych trzech, link do tych trzech twitterowych elementów macie u nas na stronie internetowej, jeżeli ci, co nie będą tego podglądali, a chcieliby to zobaczyć, to zapraszamy gorąco na stronę, zresztą z takich nowości twitterowych to zaraz będę opowiadał, ale też zobacz, jest, posłuchajcie, jakby przykład metra, to metro, tylko znowu mam pewien problem, bo nie zweryfikowałem, w którym miejscu jest, skąd jest to metro, ale metro, które przejeżdża przy bloku mieszkalnym, jak wjeżdża w ten element, że blisko bloku mieszkalnego, to tak naprawdę automatycznie szyby zaczynają się Robić mleczne, one się zaciemniają, tak, żeby osoby jadące w metro nie widziały co. Ludzie, jak mieszkają, załóżmy, czy tam ktoś, nie wiem, w, jak go matka natura stworzyła, robi kawę akurat w kuchni i może pomachać do ludzi z metra, ale tak naprawdę, żeby to było. Fajny jest ten element, właśnie, privacy, który się w tym wypadku pojawia, nie? Ale to jest dyskry dyskryminacja ekshibicjonistów, bo to nie jest lubi no, sobie na przykład dupą zaświecić na balkonie. No, jakby to nie Całkowicie może. rozumiem. No, Wolność ku swoim domku, no tutaj ten... nie ma możliwości. Teraz nie wiem, jedyne, co może zrobić. Nie, nie wiem, nie wiem, jak to obejść, ale fajna innowacja i jak ten lat technologicznej, jak ta technologia w jakiś sposób zaczyna pomagać, rozumiemy ten natłok. Kilkakrotnie rozmawialiśmy na łamach podcastu właśnie o tym elemencie prywatności, więc nawet zastosowanie tego, bardzo mi się to spodobało, chciałem się z Wami tym podzielić, bardzo mi się spodobał właśnie ten element, no wjeżdża na początku nie, nie mogłem skumać o co chodzi, a potem dopiero zauważyłem, że jak wjeżdża właśnie, tam są mhm. prawdopodobnie czujki, które automatycznie uruchamiają zaciemnienie tych, tych szyb, i to bardzo fajnie wygląda. A nie? to było w ogóle rozwiązanie <laughs> też. Czy nie wiem, kto jest wykonawcą tego, ale wiem, że była polska firma, która pozwalała na doposażenie. Na przykład jak wiesz, kupowałeś mieszkanie w nowym budownictwie, miałeś blisko powiedzmy te, te no, no, godniki, no, 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 no co jest w tej chwili bardzo często spotykane. To, że wprowadzałeś, nie wiem czy to było naklejane na szybę, w każdym razie działało też na aplikację albo na, albo na pilota i pozwalało się zaciemnić, zam, zaciemnić lub właśnie umlecznić y, tą taflę. Mm -hmm. Ja bym chętnie coś takiego miał suche w samochodzie. E, chętnie... Ale jakbyś przejeżdżał obok jakichś samochodów, czy co? Chociaż w sumie to nie widać wtedy lusterek, nie? No nie, no nie widać nie, bo mnie z, z W ogóle, z, z ogóle nic nie widać, bo tutaj no nie przepuszcza ani w jedną, ani w, 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 w drugą stronę jest, Ludwik, więc raczej generalnie słabo. Fajnie, Roz... było jakby było z jednej strony zaciemnione, a z drugiej strony nie. No albo mógłbyś no. takie lustra jak w, w szaletach miejskich w Paryżu, gdzie szkło jest jakby weneckie, tak, że ty tak. siedzisz w talecie, na zewnątrz widzisz ludzi i... Wszystkich i ciężko by mi, no, ciężko byłoby mi w takim kiblu, że tak powiem, za jedyneczkę albo za dwójeczkę ogarnąć, bo to nie, nie, nie mój klimat. No musisz nie? kiedyś spróbować y, na przykład zrobić sobie tego typu szyby, znaczy, ściany u... w toalecie i zobaczyć. Ale w co domu? Co? No. Nie, ja w domu. U nas w domu jest polityka otwartych drzwi, więc generalnie u nas drzwi <laughs> mogłyby nie istnieć w toalecie, ale z racji na naszych gości, którzy czasem mimo dzieci przychodzą do nas, to jednak niestety. To no, no, no ale to bez sensu. To uważam, że jeżeli ktoś przychodzi do domu, to powinien się dostosować do domowych zasad. No nie, no to to już nie chcę, Generalnie oglądać, nie wiem, w falu samego kolegi, no już bez przesady. Nie? No ale to nie musisz przy, przychodzić od razu i oglądać czy, i udowadniać. Nie, nie wiem, czy wiesz, Tomek, ale tu jest polityka otwartych drzwi. Także. Możesz <laughs> Tomeczku, wejść... Tomeczko trochę wchodzisz, jak chcesz siku, albo jak chcesz jedynkę, czy dwójkę, to musisz na podwórko. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli ci to przeszkadza, to jest to i to i obok, ale zasadniczo to jest polityka A potem przechodzisz i jakby słyszysz, że tego i nagle słyszysz, że nie leci do muszli tylko obok, nie? I, na przykład. I ścieranie skarpetką na przykład mokrą, nie? No na przykład. No, no dobra, skończmy ten temat. Nie? Przejdźmy do jeszcze jednej rzeczy. Nie zapraszajcie Adasia do domu. Która mi się pojawiła. Nawet nie wiedziałem. Ty lubisz newsy piłkarskie? Uwielbiam. Częściowo, Więc ja nawet nie wiedziałem, że jest coś po takiego. Nie wiedziałem, że jest ktoś taki jak Mati a jest, no. I posłuchajcie, Matikesz został chyba reprezentantem Polski w piłkę nożną i zresztą Matikasz na swoim Twitterze napisał: Dziś zostałem powołany do reprezentacji Polski, to wyjątkowy dzień dla mnie i mojej rodziny. Spełniły się nasze marzenia. Otrzy otrzymanie tej szansy jest dla mnie wielkim zaszczytem. Nie mogę się już doczekać spotkania z kolegami z drużyny i gry dla mojego kraju, do boju Polsko. I wszystko jest generalnie super, ale oczywiście wjeżdża, że tak powiem, szybka, cięta riposta, po, posłuchajcie, Polaków, którzy zaczynają pisać, to, to jakby nie, nie mówić jakby nie mówić, jest to, jest to złoto pewne. Roman Maliniak, no to pewnie jakieś fajkowe konto, wiadomo, Maliniaka z 40-latka, ale generalnie napisał jakby odpowiedź do Matiego Kesha. Polish national team plays simple football. You just need to learn. Jebni, shot, wyjeb, should, jebni, shoot, wyjeb, clear the danger, laga na lewego, long pass to the god. The rest will come over time. Good luck and welcome, Mari. E, okay. e, Eee, dokładnie tak. Tutaj Artur, który nas odsłuchuje, cześć Artur, napisał, że Mateusz gotówka. No wiadomo. To przychodzi tu od razu imię i nazwisko też. Cześć Artur, gratulujemy powiększenia rodziny. To gratulujemy, tak. Tak, bo ty nie, ty nie widziałeś, ale się wymieniliśmy komentarzami. Artur, pomimo tego, to jest w ogóle, powinienem to, powinniśmy to udostępnić w ramach tego, jak niektórzy nasi wspaniali widzowie, słuchacze są zdeterminowani, żeby nas słuchać, bo Artur tego samego dnia, zdaje się, jak powitał w domu, a na pewno na świecie swojego synka, to słuchał też nas, także jeżeli ktoś ma jakieś inne wymówki, to po prostu wstydźcie się, bo jak widzicie, są ludzie pracy i to ludzie pracy intensywnej. Ehm, którzy rzeczywiście. A to Artura pierwsze dziecko czy drugie? Drugie. A no to Artur już tam generalnie jest ob, obyty w bojach, ja. No, no ale ty, Artu... nie, ty, ty nie słuchałeś luźno przy kawie tego samego dnia, jak się Ignacy pojawił? Tak? E, nie, nie. Bo nie było luźno przy kawie jeszcze. No więc właśnie. Było I, w planach. I jeszcze chciałem powiedzieć, żeby tutaj Artura dodatkowo rozreklamować. Jak ktoś wejdzie sobie na YouTube'a i zobaczy vlog grupy Zdunek, to tam może zobaczyć też Artura, jak spełnia się bardzo skutecznie w roli prezentera vlogowego i, i pokazuje motocykle i fajnych ludzi i samochody i wszystko, co... Artur? Chcieli. Tak. A jak, jak, jaki to jest vlog? Vlog grupy Zdunek. A, No. O, Artur o, jest pięknie. reporterem. Oprócz tego, że jest ojcem. No to jakby, Artur, druga prosta, zapraszamy do naszego podcastu, jakby tutaj część, kącik motoryzacyjny w, 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 piąty, w, 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 w czwartym, piątym sezonie jak najbardziej jest pożądany. Wrzucimy, nie? Coś, coś do tego. Pff, czemu nie? No to co, Mateusz Gotówka i co? I to będzie, wiesz, jakiś taki kolejny y, po prostu gość, który bo on ma jakiś taki, wiesz, podobno dobrze gra w piłkę. W sensie jakby słabo grał, to nie byłby powołany do reprezentacji Polski. Natomiast, oczywiście, wiesz, zobacz. Tyle się zmienia w świecie, a są te same dyskusje. Tak na dobrą sprawy przestrzeni publicznej. No bo jak powoływali tych Francuzów, to była awantura, że co to za Polacy. Teraz też są awantury o to, że co to za Polak, bo on tak w ogóle to tak niespytanie po polsku mówi i tak dalej i tak dalej. Nie, znaczy masz rację. Fajnie, że jest ktoś taki. Ja nawet nie wiedziałem, że jest jakiś pomysł na jakąś taką osobę. Życzymy Matiemu Kesz, czyli jak to ładnie napisał Artur Mateuszowi gotówce powodzenia w naszej reprezentacji. Liczymy, że rzeczywiście tak będzie. Może Mati, nie bierz rzeczy, ale no w sumie shoot, clear the danger i long pass to the god jest nie, no. jakby odpowiedzią na wszystko, nie? Wiesz, tak jak nie promujemy nadmiernego użycia wulgaryzmów i nie uważamy wulgaryzmów za comedy gold, tak, prawda jest taka, że oni się komunikują dosyć prostym językiem, zakładam, więc on musi wiedzieć, co znaczy jebni, jakby nie wiedział, no to... Goła, goła, Dokładnie, musisz sobie no tak, tak, tego tak, bardzo... Gamoniu to tak bardzo użyłeś, powiedziałbym. E... No bo to są to e, słowa gamoń, czy eufemizmu, e, epitetu gamoń, to <laughs> używają e, piłkarze wykształceni. A rozumiem to. A ci, którzy mają wykształcenie średnie, to wyzywają się od chujów. <laughs> I laga na Roberta. <noise> może tak być, może tak być. Jeszcze Kinga napisała, cześć Kinga, witamy Ciebie. Kinga napisała, co do otwartych drzwi w łazience, to u mnie jest tak samo. Jak ktoś przychodzi, to się, e, to się dziwi, że jak wchodzę do otwartej łazienki, to widzą moją mini e, siorę. Mini co, przepraszam? Mini siorę. Mini si siorę. Mini siorę. Mhm. No kurde, no. No, Jezus, tak to działa generalnie, nie? No. Musisz, nie, dobra, możesz zostawić, bo u nas znowu jakiś teraz czyściciel ulic chyba jedzie. A przyjechał ty ostatnio w ogóle wracałem z w sobotę, w sobotę to było. Wracałem z Tuchomia, tak? Tak się odmienia ładnie? Tak. Z serwisu i jechał pan z tymi zamiatarkami ulic, bo syf robotnicy zostawili przy budowie trasy kaszubskiej i stary był korek prawie że po samej kaszuby. Aż tak? No. I bo nie można go było wyprzedzić, wiesz, bo on strasznie wolno jedzie, strasznie hałasuje, a najlepsze jest to, najlepsze jest to, jak oni miny mają, jak jeżdżą tymi, tymi, nie? No bo ma, mają tak absolutnie wyjebane otoczenie, no bo ty jedziesz sobie pojazdem, on się porusza sprintem... Weź to przymknij. Dziękuję. On się porusza z prędkością 5 km na godzinę, robi strasznie dużo hałasu. No i co on może zrobić? Książkę sobie otworzy. Ale może? Najlepsze, najlepsze jest to, jak u mnie pod domem, że tak powiem, tam jest całkiem duży parking no. i on tam chyba kręci bączki na tym. I on to robi 45 minut generalnie. I wtedy czuję się, bo ja swojego czasu mieszkałem na 4, przy Władysława 4, mhm. Władysława 4 Wybrzeża, miałem bardzo fajny balkon narożny i mogłem. Mhm. Ale generalnie, jak przeprowadziłem się do cichszej części Gdyni, tak bym to powiedział, to... Nagle się okazało, że może być cicho, Ja to co? pierwszy raz się dowiedziałem, że jeżeli w głośność w telewizorze jest 50, a ja na 45 słuchałem i włączyłem sobie tak w tym cichym miejscu, to było tak głośno, że nie dało się rozmawiać. Bo jakby na porządku dziennym w centrum Gdyni trzeba było 45, żeby w ogóle coś usłyszeć z tego telewizora, nie? No i plus chodziło się na gaciach, bo wszyscy grzali, bo to był jakby blok, który był zasilany z opeku, więc teraz tak naprawdę... Teraz jak naprawdę przychodzi płacenie za ogrzewanie, to generalnie wiesz, gazowe, to nie jest halo, No tak i też się pozmieniało po tym, jak wprowadzono wiesz, radiowe mierniki zużycia ciepła też przy ogrzewaniu miejskim. A, było coś takiego rzeczywiście. W dalszym ciągu jest teraz, nie? Tak? A jest, Wiesz, jest, Przychodzi ziomek, zamiast ci spisywać liczniki, to tylko bierze sobie jakieś urządzenie, to wszystko sczytuje. Już już nie ma tak, że masz syna piąteczkę rozkręcony cały czas i sobie wietrzysz, kiedy chcesz. Nie, nie ma już tak, ale powiem ci a propos <coughs> tego, co powiedziałeś. E, w pewnym sensie mogę powiedzieć, że mój kuzyn Piotr e, za czasów studenckich wynajmował w Gdańsku mieszkanie. Przy ulicy Dmowskiego, zdaje się, i to mieszkanie wyglądało w ten sposób, że jeden pokój był tam powiedzmy, nie pamiętam już teraz cen, powiedzmy, jeden pokój był za 900, drugi pokój był za 700, a trzeci pokój był za 300 zł. Nie? I nikt nie wiedział, i on mówił tak ty, ale tam, zajebiście w ogóle ciekawe dlaczego nie. I dopiero się później okazało, że on, że wiesz, wyjście, to mieszkanie też chyba było narożne, i ten pokój za 300 zł miał okna przy sygnalizacji świetlnej. Mhm. I sygnalizacja nie była wyłączana w nocy, bo to już była cywilizacja i XXI wiek, więc samochody poruszały się całą dobę, chociaż w sumie Welblągu w tej chwili jeszcze wyłączają główne skrzyżowania od 22. I on był tak tani, ten pokój, bo było to przez całą noc. i to już ci tak później w głowę wchodzi. wiesz, przyzwyczaić do tego hardkoru, to jesteś się w stanie, nie? No bo mieszkałeś zresztą przy ruchliwych ulicach. Ja też mieszkałem we wrzeszczu, centralnie przy głównej ulicy. I po jakimś czasie to już ci nie robi, nie? I nawet takie aberracje zupełnie ci nie, nie robią ale wiesz, różnicy, ale to, jak już ci wejdzie w łeb, to już później do końca życia chyba ci zostaje. Ale zawsze tak zostaje, bo zaraz zejdziemy z tego tematu, posłuchajcie, bo jeszcze jedną rzecz za was wyświetlę, zaraz powiem, ale zostaje tak naprawdę. Ja całe życie mieszkając w śródmieściu, to pozdrawiam moją mamę, która dalej w urokliwym miejscu, gdy nie mieszka, w samym centrum. Nie mówię, gdzie, żebyście. tam no, I tyle, ale urokliwe, piękne miejsce. Nie, to ja jakby mieszkając całe życie i będąc wychowany w śródmieściu Gdyni, no to nagle wyprowadzam się jakby na, do, do ciszej części w stronę Orłowa, znaczy w Orłowie tak naprawdę i mówię, cholera, no przecież tam w tym śródmieściu to tak głośno i tak dalej, co ja zrobię, nie? A wiesz, tam pierwsza, pierwsze dwie noce i taka cisza i tak, ale szybko się przyzwyczaiłem, było tak cicho, przyjemnie, że do takiego momentu, że jak y, mieszkając teraz na parterze otworzyłem okno, wystawiłem sobie poduszkę, oparłem się i tylko, słyszysz? Cii, słyszysz? A Hanka mówi, nie nic nie słyszę, Więc no właśnie, jest pełna cisza, nie? I to było całkiem fajne i teraz oczywiście już zachowuję się jak taki prawdziwy, no drugie mam Janusz po moim kochanym tatusiu, więc jakby nie zmienia to, to nic, to jakby... Jak w, w, wakacje przyjeżdżają, albo w weekendy wszyscy tymi samochodami, drogi i tak dalej, to, to zaczyna denerwować. No niewykluczone właśnie, że też pan, który jeździ tą zamiatarką, no to wiesz, prestiżowa dzielnica, cicha, no to musi być czysto, nie? No to Dokładnie to tak. 4 razy parking. Wiadomo. No musi tak zrobić, no niestety, są lepsi, lepsi, ale teraz jeszcze wrócę szybko do, bo w, do dwóch rzeczy, które są, żeby zrobić kacza bo mamy 24 minuty, jeszcze cały czas jesteśmy w przeglądzie twitterowym, posłuchajcie, bardzo mi się spodobało, zresztą wrzuciliśmy na naszego twittera również w, w, rysunki Górskiego, polecamy, Zresztą górski.pl przez dwa o, goryski.pl. No. Bardzo takie fajne, satyryczne rzeczy są rysowane przez tego pana. I też bardzo mi się spodobało w okresie właśnie Halloween 30 października wstawił, no jakby narysował pana premiera Mateusza Morawieckiego i taki podpis cukierek albo fiskus. Bardzo mi się spodobał, taki jest na czasie. Jeżeli już tam naszą ulster skuteczniami, jest taki powiedziałbym, to no, może nie przewrotny, ale taki. ale taki trochę Janusz Korp. No, jak na. No Adama Janusza Borodowskiego. No, od jak od... przyszło, niestety, nie? Tak to mniej więcej wygląda. <laughs> więc Ale widziałem ostatnio takie coś, że gość, bo, no bo jest ta tradycja w krajach anglosaskich, że się dzieciom cukierki wydaje, nie? No tak, ja uczestniczyłem w prawdziwym święcie Halloween, zaraz o nim opowiem. Więc cukierek albo psikus, jak ktoś nie wie z angielskiego, to jest Trick or Treat. Yy, I gość do opakowania po Ferrero Rocher yy, po powsadzał Brukselki z karteczką z napisem TRICK i rozdawał to. I była dyskusja taka, że w ogóle po prostu to za pomysł z, wiesz, z szóstego kręgu piekła, a wiesz, ktoś stwierdził, że no na pewno są w stanie dojść do tego, kto to dał. No ale jak, no przecież tyle ludzi biorą, to nie wiadomo, a, a ktoś mówi tak, ja jak chodziłem po te cukierki, to doskonale pamiętam, które zdawał Ferrero Rocher. Nie, ale powiem tobie, posłuchajcie, być tak, ba tak bardzo szczery, to polecam, jeżeli macie dzieci oczywiście i macie też takie możliwości, to bycie na Halloween w Stanach Zjednoczonych jest hmm. naprawdę fajnym przeżyciem i pokazuje, jak bardzo my próbujemy zaadoptować pewne rozwiązanie, które niekoniecznie, może nie, że nasz kraj jest zły, tak, ale no, jest dość skrajny. Tak, plus minus bym powiedział, więc adaptacja takich rozwiązań częściowo może się niektórym nie podobać, ale. Kupiliśmy w Walmartzie dzieciom, Jaśka miała taką dynię, przebrana też za coś była i żeśmy na Florydzie w krótkich spodenkach ruszyli na Halloween Trick or Treat, pukaliśmy po drzwiach, dostawaliśmy cukierki, każdy uśmiechnięty, tam wręcz ludzie siedzieli przed domami w leżakach, popijali sobie z kulera jakieś piwko, czy tam Coca-Cola i rozdawali cukierki. To było ekstra, to no. naprawdę uśmiechnięci, wszyscy uśmiechnięci serdecznie każdy chce z Tobą porozmawiać, więc jeżeli macie dzieci i macie taką możliwość, to Lecie naprawdę... na Florydę na Halloween. No, no bo wiek. w krótkich spodenkach można się ruszać, więc to jest całkiem fajne. E... Wiadomo, ale no, jakby ktoś się dziwił, dlaczego to się u nas nie przyjmuje, to niech sobie wyobrazi, że na przykład przez y, dziesięciolecia, albo nie setlecia, nie było fajerwerków na y, Sylwestra i nagle ktoś by zaczął strzelać nimi sam. Nie? No to wiadomo, że to się po prostu od, od bomby, z bomby nie przyjmie. Mm. E, ja trochę żałuję, że nikt nie puka, ale z drugiej strony, no, no, takie są. A miałeś przygotowane nie? cukierki? Wiesz, zawsze coś mam. A, tak? okay. znaczy jakby, ja jakby ktoś zapukał, to bym dał. U mnie pukali, ale zobaczyłem, że mam tylko przeterminowane amerykańskie cukierki, więc stwierdziłem, że nie będę taki i wyłączyłem światła. To ja mogłem zapukać w takim razie. Wiesz, no u nas to niestety jest coś takiego, że, w innym, że nie w okolicach Halloween, ale w okolicach Nowego Roku ludzie chodzą i pukają i nie przyjmują cukierków, tylko raczej inne rzeczy. Nie? No ja już nie, nie przyjmuję. No wiadomo. Niestety. A chociaż bardzo bym chciał. Jeszcze jedna rzecz, bo chciałbym ponarzekać. Byłem w, Dawaj, byłem w piątek. W końcu. Taki odcinek narzekający, ale zaraz przejdziemy do, do tego, co się wydarzyło dość mocnego. Chciałem chwilę też z wami o tym porozmawiać, ale byłem w Warszawie. W, w piątek. No. Nie, na całkiem kłopko się dojechałem. Kinga wybaczy się nie odezwaliśmy. Byliśmy z Hanką i z dziećmi. Pojechaliśmy na wystawę Cosmos Discovery. No, no nie jest to ta sama wystawa, co na Cape Canaveral. No, też na Florydzie, ale, no, ale jakby gdzie całnego. Warszawa, gdzie Ale też bardzo fajnie zrobione, ale y, chcę tylko powiedzieć, że za postój w Warszawie, no. przy Hali koszyki, potem przy centrum Kopernika zapłaciłem mniej niż za postój w Gdyni w centrum. No, oczywiście, mówiłem przecież, że to jest najdroższa strefa. To jest, w jest jakaś masakra w ogóle, posłuchajcie. Zapłaciłem za, nie wiem, jedne, chyba gdzieś koło 12 czy 13 zł, zapłaciłem tam za łącznie. bite, tak, bite tam, łącznie rozdzielając te dwie rzeczy. No. tak, W jednym wypadku 6 zł, w drugim chyba 7 czy coś takiego, tak. No. A za taką samą porównywalną, ostatnio stałem w weekend, to chyba była niedziela, zapłaciłem w Gdyni 33 zł, zostania w centrum przez tam 5 godzin, nie? czy coś takiego. No w ogóle, że nada strasznie. Pojebane, nie? Jeszcze od poniedziałku do niedzieli. Także że nada. To żenada, jest w ogóle nie? hit. No. E, Kingo nie napisała, że pewnie niedługo będzie drożej, więc spokojnie, ale póki co Kinga, zazdrościmy tobie opłat parkingowych w Warszawie. Ja zazdroszczę. No tak, mało jest czego. Jak się poruszam samochodem, no, na, to. No, no, no co chciałeś powiedzieć? <stazwyczaj> nie, 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 fajnie, że jest tanie w Warszawie. No ale Ty niestety nie pojechaliśmy na pałac kultury. No bo było centrum kopernika otwarte. Ale też dziwnie, bo napisane, że bilety już niedostępne i w kasach czy coś, tak z głupiach trans pojechaliśmy i okazało się, że w kasach śmiało można kupić bilet, nie. I byliśmy. No. Ale zirytowałem mnie panie, które były z, z, z wycieczką szkolną, poszliśmy do planetarium mm -hmm. i uciszały dzieci, żeby nie darły się podczas seansu, a same usiadły na schodach i pieprzyły, a trzy razy pan, który jakby moderował całość, panią prosił, żeby wyłączyła telefon, żeby było ciemno, że tak powiem, pani trzy razy. Aż w końcu stałem, powiedziałem ale... tej pani, żeby wyłączyła jak proszą i nie dawała takiego przykładu swoim wychowankom. Ty, ale to jest w ogóle jakiś taki y, idiotyczny trend, bo fajnie, że o tym wspomniałeś w ogóle, bo z Małgosią byliśmy na na koncercie w klubie Żak był bardzo dobry, zajebisty w ogóle człowiek i trębacz Nils Peter Molver. I wyobraź sobie, że koncert był oczywiście siedzący i tak mi się przypomniało, wiesz, jak była taka zawsze gadka: a ci młodzi to wiecznie w telefonach i tak dalej, i tak dalej. Fakt, no. faktem, że średnia wieku dosyć duża, natomiast jedyne dwie osoby, akurat siedzia, tak się składa, że jedna siedziała po prawej ode mnie, a druga na wprost. No. Nie? Typ na wprost, bez kitu cały koncert przesłał na Messengerze. I wiem do kogo, stary. I wiem do kogo, tylko nie... nie A wysyła jakieś pieniądze może? Właśnie nie, ale Kurde. wiesz, za dużo mam wadę wzroku, żeby odczytać nazwisko, bo imiona widziałem. Pozdrawiam Agnieszkę i Agatę. Mam nadzieję, że koncert wam się podobał, bo ja nie za bardzo mogłem się jakby pochłonąć całkowicie, bo mi typ jakimś, kurwa, smartfonem z Samsungiem świecił ciągle oko. Tak około, jest, nie? dawaj Ludwiczku! Ty! I po prostu... Agnieszce wysłał chyba wszystkie filmiki świata, a Gaci wszystkie zdjęcia świata. I chuj było na tych zdjęciach widać, nie? No bo wiesz, było ciemno, tam nie ma zbyt dobrego oświetlenia. A może on nie? na dwa fronty, co? Ja nie wiem, czy to była córka, kochanka, nie, nie, nie mam pojęcia, ale w każdym razie wiem, że one na pewno się bawiły tak samo dobrze na tym koncercie, jak on jeszcze się pytał. czaisz to pisał na tym Messengerze. Pytał się ich, jak im się zdjęcia podobają. Nie? A one pisze, nie super w ogóle, nie? zajebisty koncert na pewno. I si wiesz, siedzi sobie na kanapie w domu jest na koncercie, Bejebane, nie. A druga typiara obok mnie nagrywała ten koncert, stary iPhone'em SE pierwszej generacji, którego ja miałem przez 5 lat i wiem doskonale, że na nim gówno widać. Tam nic nie widać w ciemnym. I na serio, naprawdę, jak idziemy na koncert, ja wiem, że to zostawiamy sobie te pamiątki, tak, i to potem na pewno na banki jest tak właśnie. Że ludzie potem siadają sobie w domu i odpalają telefon i sprawdzają, na jakim koncercie byli pół roku temu. Nie dzieje się tak. Dopóki ci iPhone nie przypomni, że to robiłeś tam rok temu czy dwa lata temu, to nigdy na ten film nie spojrzysz. I skupmy się na koncercie, nie, skup, nie skupiajmy się na ja tym telefonie niego, nie? i jeszcze do tego, tak jak mówisz, że jak siedzą, wygląda, siedzą stary, w tym ciemnym pomieszczeniu, tak jak te typiarki właśnie z centrum kopernika, jest ciemno ogólnie, nie rozjebany ten ekran, rozumiesz, na 100% jasności. No bo nie tam jest automatyczne pojeżdżanie. Po tak, dokładnie to, tak, no. nie? I wiesz, wgapia się w ten telefon, wokół piękna muzyka, a muzyka, wiesz, bardzo specyficzna, taka nordyska, taka, wiesz, no, wymagająca skupienia, nie? Ale mam nadzieję, ogólnie, że Agnieszce Jagacie jeszcze... się bardzo podobało na koncercie, jak temu panu Piotrowi, jak mu tam było, też nie pozdrawiam. Ja jeszcze czekałem, jak, jak jakby, wiesz, no... Jak pani nie wiem, zaczęła tam w coś grać, albo zaraz pani by wyciągnęły sobie papieroska i zaczęły palić na tym, w tym planetarium. Naprawdę fajnie facet opowiadał, pokazywał, dzieci też były zadowolone i tak dalej, ale potem jeszcze jakaś dziewczyna, która obok mnie siedziała i na stopnie kopała, i 10 razy zwracałem uwagę. prosiłem, nie kręć się dziewczyno, naprawdę kopiesz mnie na stop tymi mhm. syrami. Już nie wiem, co miałem mhm. powiedzieć. Dalej dostawałem. No, zaakceptowałem ale, to... ale byliśmy, znaczy wyszedł trochę pesel nasz, ale jakby no to było dość irytujące, bo przychodzisz w konkretnym celu, a tam po prostu jest pełna sfoł. Czy pani jeszcze była zdziwiona, że my się pchamy przed nich. Ja mówię, no druga pani pozwoliła, że możemy wejść, bo wy też jeszcze pilety sobie sprawdzacie, więc do tego okay. wchodzimy. Nie? nie, no jest taki problem, <laughs> który polega na tym, że są inni ludzie. Nie? Dobra, robię Marka 33. Chciałem jeszcze zrobić krótki przegląd Instagramowy, bo doszło kilka nowości. Najpierw przegląd twitterowy, teraz przegląd Instagramowy. Nazwijmy to w ten sposób, bo to no. dla Was może też istotne, bo trochę tego, trochę tego. No. A tak naprawdę satyrycznie staramy się komentować to, co się działo dla Was. Na Instagramie pojawił się to, co było dotychczas zarezerwowane tylko dla tych, którzy byli największymi influencerami. Tak jest Ludwiczku. Ludwik w geście triumfu podnosi ręce. Nie, nie mogę tego powiadać, nie bo to widać. No, a ktoś, ktoś A, to faktycznie. słucha, to nie widzi, więc trzeba opowiadać, proszę cię. Bardzo słusznie. I jest tak zwany swipe-up, czyli no, swipe-up już jakiś czas nie jest, nie był, nie pojawia się, zresztą Kinga też nam wrzucała tę informację. Została uruchomiona globally, tak, jako product e, Instagramowy, została uruchomiona możliwość e, e, linkowania bezpośrednio w Insta Stories do poszczególnych stron internetowych, niezależne od ilości obserwujących. Wcześniej było to, było to tylko zarezerwowane dla kont, które miały od 10 tysięcy followersów wzwyż. Teraz myślę, tym takim elementem, który będzie podnosił jakiś prestiż instagramowy, zakładam, że będzie to no, ikonka profilu zweryfikowanego, nie? taka gwiazdka jakby. Nie? Mhm. To może tak zostać. Ogólnie fajne jest to narzędzie, które no, w tym mniejszym mikroinfluencerom, czy po prostu osobom, które tak jak my. W jaki sposób komunikują się ze światem zewnętrznym tym, co robimy. Idąc dalej, myślę, że to jest fajne rozwiązanie, które chociażby no nie wymaga od osób wychodzenia z aplikacji klikania czegoś, czyli tak naprawdę otworzenia, a potem już bezpośrednio z Instagrama możliwość kliknięcia, przesunięcia tego do. Mm, Przeglądarki internetowej Skracą na komórce. Skraca dystans zdecydowanie. Ja nie spojrzałem jeszcze, jak wyglądają statystyki, czy ktoś z Was klikał, ale jakby ten bezpośredni link jest całkiem fajny. Nie? A kto pierwszy z nas zauważył, że są naklejki takie? Znaczy, ja Ludwik zauważył to, bo to byłem całkiem zdziwiony, że będzie coś takiego. Właśnie Ludwik w tej chwili zdezował oczy. Tak było. Tak było. Ale ty wracałeś z Warszawy wtedy, więc bardzo dobrze, że nie korzystaj z telefonu. Nie korzystałem z telefonu, w ogóle z niego nie korzystałem. Służy mi tylko jako usługa map, takich mhm. online'owych map. Tryb nawigacji. Tryb nawigacji. I posłuchajcie jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo fajna, czyli tak zwany social stickers, ale też nie do końca jako social stickers. Jest taka, taki element call to action, czyli wezwanie do działania, w którym Możemy wrzucić na naszym Story, na przykład my możemy coś takiego zrobić i zapewne jak słuchać odcinka, to to się pojawia. Taka możliwość, że Wy możecie bezpośrednio jakby w naszym feedzie, tak jak na przykład odpowiadacie na quiz, odpowiadacie na różne pytania, pojawia się, to możecie również wrzucić jakby jakieś zdjęcie Zrzut ekranu czy cokolwiek innego. Nie? Na przykład prosimy o to, jak nas słuchacie, albo pokażcie, w czym nas słuchacie, i wy robicie zrzut ekranu i wrzucacie to bezpośrednio na swoje Insta Stories. I właśnie coś takiego też zostało uruchomione. Uważam, że też bardzo fajna usługa, która w jakiś sposób zaczyna nie, nie dodaje nowe funkcje, ale te funkcje mogą być przydatne w momencie, w którym staramy się skomunikować przekaz między no, użytkownikami i między nami jako osobami, które kreują te treści, tak starają się je przygotowywać. To jest całkiem fajne rozwiązanie. Tych nowości trochę wchodzi i mimo wszystko, tak jak Polska dostała rolki od rok praktycznie po wprowadzeniu ich do... TikTok everywhere, skurwysyny. <t> <głosyny> Takie. <noise> Przepraszam. I to mniej więcej zim. wygląda. Posłuchajcie, mój ordynarny kolega powinienem zrobić w trakcie... No, permanentnie <noise> później ordynarny kolega Ludwiczek tak powiedział, posłuchajcie. Ale yy, no, fajnie, że jakby usługa global jest wrzucona i nie ma tej segmentacji czy fragmentacji rynku, tak w tym wypadku, czyli dostajemy jakby to global i oczywiście uruchomienie tego zależy od serwerów i odpowiedniego uruchomienia tej nakładki czy tej możliwości. Więc to jest całkiem spoko. Dalej brakuje nam chociażby. To też zależy od ilości fanów, tak naprawdę, żebyśmy mieli te typowe stickersy, które ktoś może na przykład wybrać sobie wpisując LPK i pojawia im się logo luźno przy kawie, które może wrzucić. Niestety tego nie ma, ale spokojnie, pewnie to też będzie fajnie. Mimo wszystko myślę, że to podejście Instagramowe może związane trochę jest z tym, o czym za chwilkę będziemy jeszcze mówili, albo krótko wspomnimy o tym metaversie od Facebooka, który na konekcie został e, wspomniany. To tak naprawdę y, myślę, że to jest dobre rozwiązanie, w którym no, y, TikTok otwarty, dla każdego dokładnie te same narzędzia, ok? Tak. I budujesz tą społeczność, tak? Instagram w jakiś sposób fragmentował, kto mógł, co miał i tak dalej. A tak myślę, że konkurencja tutaj wywierająca jakiś tam wpływ, no, pojawiła się, że nagle, no, może nie będziemy w jakiś sposób y, tych elementów zbijać, nie, nie będziemy ich y, fragmentować tylko do konkretnej grupy twórców, tylko zrobimy to po prostu dla wszystkich. To jest bardzo dobre rozwiązanie, myślę, produktowo, które się pojawia. Paweł do nas napisał, jak chcecie wiedzieć, dlaczego Luigi nie lubi Łysego, męczy mnie to po nocach. Ja chcę wiedzieć, dlaczego Luigi nie lubi Łysego. A ja, kto powiedział, że nie lubi? No Paweł napisał, Soczewa napisał do nas Soczewa, na czacie. Co ty? Dlaczego, Luigi, dlaczego Luigi nie Bo lubi Łysego? Bo ja ci opowiem ci dlaczego. Czekaj, na nawet, poczekaj. Nawet Proszę. przygotowałem sobie tego bo lata z samolotami na szczyty klimatyczne i potem mówi nam, że to ty musisz segregować śmieci i jeździć elektrykiem. I między innymi dlatego. A tu widzę wiele, nie tylko jego. A tu widzę wiele wątków wchodzi. Mam nadzieję Soczewa, że, że jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią Ludwika. Jeżeli już chodzi następne, oczywiście mówimy o Instagramie i o nowościach, które tam się pojawiły, ale jeżeli już wszedł Luigi i Łysy, to jeszcze tylko powiemy o tym, co mi przed chwilą powiedział Ludwik wchodząc do studia, dlaczego Boris Johnson jest cynikiem, ponieważ z ze szczytu klimatycznego w Glasgow. Z Glasgow. poleciał samolotem do Londynu, gdzie mógłby pojechać pociągiem i zajęłoby mu to niecałe 4 godziny. Oczywiście. No, kawał, no ale my kawał musimy kawał i dziada. tak zasuwać na rowerach. Kawał dziada, i to jest wszystko, dlatego że on jest oczywiście w stanie to wszystko, wiesz, jakby uzasadnić, nie? No bo w tej chwili masz taki argument albo że robi to dlatego, że jest samolotem bezpieczniej. A nie, tam jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Tam jest Dawaj. Aleś, przede wszystkim to, że no. jego samolot jest zasilany e, takimi zrównoważonymi też paliwami, ale tylko w połowie. Ale okej, okay, Bo jakby wszyscy Bry Brytolek, ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, to wie doskonale, pociągi są w ogóle horrendalnie drogie. Natomiast ty masz nimi jeździć, żebyś nie jeździł samochodem i masz zostawiać mniejszy ślad węglowy. Natomiast cała ta elita w tej chwili współczesnego świata korkuje się swoimi odrzutowcami w tym Glasgow i wszystko mają w dupie. I dlatego nie lubię Łysego, okazjonalnie, i, i też innych ludzi. Ale też niektórych, jakby zapewne rzeczy też ich cenię, ale to też nie jest tak zawsze, wiadomo. No dobrze. To dobrze, tyle. kochani, przejdźmy 40 minut odcinka o niczym, tak naprawdę. Dobra, Ludwik, no. Tajmarka robię i chciałbym przejść do… Do, czy, do metaverse? Nie, nie, do, no, czy metaverse też, ale chciałem no. jeszcze zanim tego, to chciałem opowiedzieć o jakby… O statystykach. Ja sobie rzucę o. tutaj stronę internetową, żebyście sobie na to spojrzeli, bo zaraz zamienię się w szperacza statystyk najróżniejszych raportów branży e-commerce, ale posłuchajcie, to co jakby przykuło moją uwagę, jakby to co jest jakby w tym przedmiocie moich zainteresowań nie tylko badawczych, ale ogólnie tych, w które lubię patrzeć. Jakby zaskakujące, może nie zaskakujące, tak rzeczy możemy się dowiedzieć z raportu Inquiry, który badał, w jaki sposób podchodzimy do platform typu Marketplace w Polsce i kto jest największym oraz kogo darzymy dużym zaufaniem. I w szaranki stanęli ze sobą Allegro, Amazon, MP i OLX, chociaż no OLX tak naprawdę jest spod jednej grupy. I Polacy polubili zakupy online. I właśnie badanie przeprowadzone przez Inquiry potwierdza, że konsumenci coraz chętniej decydują się na internetowe transakcje. Może też jednak coraz mają też coraz większe wymagania i do cyfrowego koszyka najczęściej wpadają dziś odzież, bielizna, obuwie oraz kosmetyki oraz perfumy, nie? Czyli Zalando. Nie to koniecznie tak naprawdę, posłuchaj, bo najchętniej wybierane miejsce zakupu w internecie pozostają platformy typu Marketplace, które 33% Polaków wskazuje jako preferowane miejsce zakupu. Nie? I wśród nich niezmiernie największą popularnością cieszy się Allegro, to jest 88% ankietowanych i daje to platformie pozycję absolutnego lidera. Na drugim miejscu mamy OLX, który no jest miejscem jak Gumtree, jak Allegro lokalnie, na którym po prostu sprzedajemy nasze produkty, ale dalej jesteśmy w jednej grupie. To jest wynik 50, 52% e badanych. Na trzecim miejscu jest Empic. 47% badanych, no ale Empik jakby zbudował, rozszerzył swój koszyk produktów, które oferuje już w zeszłym roku. Tak, o wszystko tak naprawdę, dając też pewien marketplace, no jakby zalogowanie się możliwość sprzedaży za pośrednictwem sieci MPIK albo bezpośrednio z magazynów MPIK, albo zbierając zamówienia jako, jako klient. I to mówiłeś o tym kiedyś, że to jest tak jak Amazon, nie? Działa. Dokładnie tak. No i Amazon przekonał do siebie tylko 15% polskich klientów online. Tylko, jak, jak na razie, nie? Właśnie zastanawiam się, czy można mówić tylko, kiedy jakby badanie jest z połowy chyba tego roku, z września 2021 roku, a czyli tak przed primem. Przed Prime'em tak naprawdę samo sam Amazon wchodził w lutym, mhm. w marcu, coś takiego, nie? Nie pamiętam. Już. Nie, czy jakoś, ale, no ale, ale jakoś tak o tym też jakby wspominaliśmy. No w każdym nie? razie rok nie więcej, nie? Dokładnie tak. Więc mamy tutaj ten, mamy tutaj ten element: 15% polskich klientów, przy czym nie zaobserwowano tutaj wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, kiedy Polacy mogli korzystać, ale tylko z zagranicznej wersji platformy. No A więc nie jakby chce mi się w to wierzyć. Mi się też nie chce w to wierzyć. Pytanie, gdzie zostało zadane znaczy pytanie, no, jakby gdzie za 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 zadane zostało to pytanie, nie? I tutaj... Przed biurowcem Allegro. Motywacją zakupową jest ogromny wybór oferowany przez platformę. Co ciekawe liczba osób rozważających zakupy na polskim stronie Amazona spadła. Dziś 45% znających markę zamierza skorzystać z tej oferty podczas gdy w 2020 roku było to 58% w tej grupie. Ale mm -hmm. w zeszłym roku kupowaliśmy przez DE, mimo że realizowana była wysyłka z Polski. Mm -hmm. Może nie do końca było to spolonizowane tak jak trzeba, może oczekiwaliśmy czegoś innego, może trzeba było płacić właśnie za dostawę, a tutaj dostajemy no tego Prima, o którym mówiliśmy za 49 zł, w myśl tego Allegro w tym tygodniu wprowadziło Smart za 38 zł, żeby jakby... Oddawać mi moją dychę, bo kupiłem dwa miesiące było. temu za 49, chcę moją dychę z powrotem. E, jest też, zacznę na Amazonie kupować. Jest nie też nie zestawiony mógł. poziom zaufania do czterech głównych platform marek Allegro, Amazon, Empik i AliExpress. Tutaj się pojawia Platformą Allegro i Empik ufa odpowiednio 88-82% respondentów. Ufa im, tak? Ufa, dokładnie a, okay. znających tę markę. Amazon zaufaniem obdarza dzisiaj 42%, AliExpress 37%, nie? W analogicznej grupie. Okay. I wejście Amazona na polski rynek to nie tylko polska na platforma z ale także pojawienie się szeregu dodatkowych usług oferowanych przez firmę. Największą rozpoznawością nawiązuje się Amazon Prime, o którym słyszało 43% respondentów. Coraz więcej osób słyszy też o Prime Video i Prime Music. No zresztą, tak jak mówiliśmy, nie ma w, w, w Polsce, znaczy może za playerem, ale na playerze są... Ja w produkcje TVN-u TVN tak naprawdę możemy tam mieć chyba za pinziko miesięcznie dostępne, no, ale... Czekaj, czekaj, tutaj... aż się skoki zaczną. A, też prawda, no, Będzie też ten. prawda. E, Okej, okay. nie czytam tak naprawdę komentarzu pani Agnieszki Gier, e, Górnickiej, prezesa agencji An Inquiry. Można sobie wejść na stronę internetową naszą i wtedy przeczytać. Dokładnie tak, e, ja tylko powiem o samym badaniu. Wykorzystano wyniki realizowane przez agencję e, Inquiry na panelu YouGov we wrześniu 2014. Grupa N to jest 1872 i badanie zostało zrealizowane w sierpniu 2020, pierwsza edycja jakby, bo druga edycja była wrzesień 2021, a sierpień 2020 1885, więc fajne zestawienie jakby tych dwóch elementów i jakaś tam kolera, korelacja, nie? Mhm. Jeszcze Soczewa napisał, że Alegro drogo podobno obniżyło testowo niektórym użytkownikom Smarta do, 20, do 25 zł. I standardowo obniżko 10 zł Smarta dwa tygodnie po mojej cyklicznej e, wartości. Nie lubię. No my też nie lubimy, Paweł, dlatego naprawdę zapraszamy do. E, oddajcie Soczewie też. 10 oddajcie zł. Soczewie hajs, co to ma znaczyć. Nie? Więc tak naprawdę. Mi też oddajcie. E, Ludwikowi też możecie. Ja jestem Cebulak, ja dostałem Smarta dwa razy pod rząd e, z kuponem na rok czasu. Bo się prosi na Twitterze. Ale ja mam za mało followersów, żeby ktoś wiadomo mnie zauważyć. Dobrze. 45 minuta? I co tym razem? No nie, no chciałem zacząć o metaversie, ale możemy krótko tak naprawdę o tym powiedzieć. Nie wiem, czy się uda odpowiednio krótko, ale pewnie, pewnie słyszeliście, bo tak naprawdę z metaversem, czyli z tym potwierdzony krap, ja sobie to tak ładnie zapisałem w swoich rozpiskach, posłuchajcie, w swoich rozpiskach do odcinka w Notion, które sobie robimy, to tak naprawdę, poczekaj, ja sobie tylko ściągnę. Ściągniesz sobie Metaverse? Nie, ściągnę sobie a Metaverse. Masz, a masz o tym, bo to, nie, to, o tym to masz, bo dzisiaj przeczytałem, że po pierwsze to logo meta, Mety to jest takie dosyć szeroko wykorzystywane tu i tam, a po drugie, że są firmy, które mają porejestrowane metę jako znak towarowy. Yy, tak, no jest, jest, jest coś w tym, w tym elemencie, tak? Yy, no. Jakby odpowiem najpierw, czym jest Metaverse, sam w sobie posłuchajcie, żebyście jakby mieli to, yy, mieli w głowie, o czym rozmawiamy. Metaverse to jest yy, coś, co, yy, coś, co pojawiło się od, yy, od Facebooka. Yy, jakby Facebook... Mark Zuckerberg stara się stworzyć, nie wiem, od nowa Internet, tak bym to nazwał. Czyli tworzy jakby drugi świat, w którym zaczynamy żyć cyfrowo. Second Life mówisz? Second Life już był tak naprawdę, no o którym też wspominaliśmy kilka razy. Mm. Myślę, że to były zalążki wtedy mety od Facebooka. Nie wiem, są różne mety. A myślisz, że meta wers jest <laughs> dlatego, że Facebook ma coraz gorszy PR w świecie? I że wszystko co Ja Facebook... myślę, że nie, bo ja myślę, posłuchajcie jednak, że meta, czyli bo na konferencji Connect Facebook, a raczej dyrektor generalny właśnie Mark Zuckerberg, pokazywał nowe rozwiązanie, którym tak naprawdę prawie chyba jedną czwartą rocznych przychodów z tytułu zarządzanie jakby Facebookiem czy całą grupą Facebooka będzie przeznaczane w rozwój mety, tak? To jest pewien pomysł tego, co to ma być. Są pewne kroki, o tym pokazywałem, mówiliśmy o Kulusie, tak? I o elemencie Horizon, czyli e, tej konferencji jakby w, w Google'ach, w tym online. ale ktoś jest tym, kto zaczyna pierwszy, tak naprawdę wchodzą z metą, która niekoniecznie jeszcze istnieje, mówią czym będzie, ale jeszcze i nie ma. Aha. Więc to jest jakby, masz tutaj to, to, co weszło w betę, czyli te spotkania online w okularach Okulusa, o których mówiliśmy, że myślę, że strasznie niewygodnie jest posłuchajcie siedzieć w tym i rozmawiać na wideokonferencji. A tutaj właśnie dostajemy, dostajemy to rozwiązanie, które ma łączyć sobie technologie VR, AR i tak dalej, tak dalej w jedną całość. Nowa generacja internetu. Tak, to jest nazwane przez Zuckerberka, Zuckerberga, albo Zuckerberga, fascynująca wirtualna, wykreowania, nowa przestrzeń wirtualna. Jest taki Teraz ja, szczurym, jestem, święcie, jest ja jestem święcie przekonany, że w jakiś sposób zostanie oddzielony Facebook od Metaverse, tak, od tego elementu. Zwróć uwagę, że nawet jak my się spotykamy, czy jak spotykaliśmy się w zeszłym tygodniu nagrywając odcinek, to spotkaliśmy się też w pewnym rodzaju wirtualnej przestrzeni, w której nawiązaliśmy kontakt, rozmawialiśmy. Okay? Widzieliśmy się fizycznie, dochodzimy do pewnego takiego momentu. Mhm. Ja tylko nie wiem, w jaki sposób to będzie tu wykorzystane. Jak bardzo Facebook traci na. Na znaczeniu tracą pewne słowa, które są wypowiadane, i jak bardzo stracił na zaufaniu użytkowników, związanych chociażby z prywatnością, ale korzystać dalej, korzystamy z Facebooka, korzystamy dalej z Instagrama, korzystamy żywnie dalej z WhatsAppa i tak dalej, i to się jakby nie zmienia. Pytanie, czy te elementy się będą ze sobą przenikać, czy będzie to jednak nowy produkt, który niekoniecznie będzie kojarzony bezpośrednio z Facebookiem? Nawet można zobaczyć w najnowszej wersji beta oprogramowania, którym jest WhatsApp, tak? Tak. komunikatora. Jak pojawia się ekran, i chyba nawet w ustawieniach jest. Jest napisane WhatsApp by, by Meta. Tak? Mhm. Czekaj sprawdź. Yy, nawet posłuchajcie w Verdu to gdzieś się ostatnio w się to gdzieś ostatnio S pojawiało, tak, nie? nie? Nie wiem jak to sprawdzić, ale no no. Technologia jest cały czas budowana w oparciu o platformę Horizon, o której właśnie wspominaliśmy, która umożliwia stworzenie własnego wirtualnego domu, wirtualnego świata, wirtualnego miejsca pracy i wykorzystuje możliwości Google w VR Oculus Quest. Nie? Do świata metaverse wejdzie wkrótce również branża gier, Epic Games czy Rockstar, która również pracuje nad swoimi narzędziami umożliwiającymi naukę poprzez wirtualną rzeczywistość. Czyli będzie GTA 5 meta, żeby jeszcze bardziej. <laughs> I będziemy, wy tam, będziemy tam metę robić. Nie? Ja sobie zapisałem, posłuchajcie, bo z dwojga złego jest kilka elementów, które o tym mówią, bo posłuchajcie, no jakby to jest trochę taki second life. Jakby wizjonerski, taki prawie jak Black Mirror, tak? Był Second Life, w którym Korzystałeś kiedyś z Second Life'a? Znaczy, pamiętam, że coś takiego było, ale. ale ja nie. skończyłem tylko na kreacji swojej postaci, nie? I jakby to jest ten element. A no. przypomnij o, o co to chodziło. Myślę, to chodziło o to, że tworzyłeś jakiegoś swojego awatara i żyłeś w wirtualnym świecie. Żyłeś w wirtualnym świecie, który też jakby za które rzeczy, które tam były, płaciłeś, zdobywałeś tam pracę, zarabiałeś pieniądze, budowałeś swój dom i jakby mogłeś zbudować lepszą część siebie w świecie wirtualnym, mieć kobietę swoich marzeń, mężczyznę swoich marzeń, i tak dalej, nie. Tak. I tutaj pewnie podobnie w jakiś sposób może to być. Tutaj bardziej dojdziemy pewnie do kryptowalut, do elementów NFT innych rzeczy, które będą, że tak powiem, ten świat kreowały w jakiś tam sposób, ale oczywiście no, będziesz musiał wydać w jakiś sposób fizyczne pieniądze, które są, nie. I no, kto by pomyślał? Zobacz, no, taki wizjonerski Black Mirror, tak? Z 2000. Z 2000 który to był? 2011 rok? Jakoś tak. Ja sobie tutaj otworzę dla tych, co są z nami, żebyście sobie zobaczyli. Tutaj Wojtek Kedryś, Wojtek Kardyś wrzucił, wrzucił ten element. Mamy jakby zamknięcie w puszce cyfrowej, która robi z nas leniuchów na zawsze urażenia uzależnionych od internetu, bo tak mniej więcej był jeden z odcinków właśnie Black Mirror. Nie? Taka wizja pojawiała się już w 2011 roku w tym właśnie wspomnianym serialu Black Mirror. Czy mamy do czynienia z czymś, co można, co może nie obrażając Żeromskiego czy Lema nazwać wizją przyszłości? Myślę, że nie będę czuć się obrażeni w, będąc zestawionymi z... No myślę, że nie. Znaczy, oni byli niesamowicie, że w jakiś sposób w swoich... I książkach, i w tych opisach, nie wiem, szklane domy, czy mały telefon, czy kalkulator, który będzie za nas wykonywał obliczenia. Nie? Na tej zasadzie, Aha. jakby do tego dążę. Ale kurde, osobiście, choć podoba mi się koncept samej technologii VR-owej. Bardzo mi się podoba. Kole element VR-owy, w którym, no wiesz, no, idziesz w okularach i na przykład zakładasz, ja ma się, ja omówiłem o tym i nie będę tego jakby sto, sto razy powtarzał, ale idziesz sobie przez ulicę i nie wiem, pojawiają ci się podpisy różnych budynków, albo jak to życie wyglądało i tak dalej, czy właśnie będziesz wchodził na zamek Mamoborku, a tam ci będzie, wiesz, chodziły, chodzili te osoby poprzebierane wiesz, mhm. z tamtej epoki i tak dalej, to może być całkiem fajne, nie? Ale jakby sama, aby samemu w nim być i istnieć, mhm. to mimo wszystko, że tak lubię adoptować tą technologię, tak myślę, że lekko dosyć jestem... Będę to obserwował. Mm -hmm. Na pewno czy, może w jakiś sposób zostaniemy do tego zmuszeni. Nie wiem. No mam nadzieję, że nie jednak. Wiesz. Liczę, że nie. Eee, myślę, że nikt nie wpadnie na pomysł, że nie wiem, urząd skarbowy to tylko w metaversie. Mógłby być taki. że, jak, i że w momencie, jak ściągasz swojego okulusa, to już urzędu skarbowego nie ma. To by było, to by było super. nie? Ale jakby. Ja bym bardzo chętnie, przepraszam, płacił podatek od swojej działalności w internecie, nie mam z tym żadnego problemu. I chciałbym, żebyś ty też płacił taki. Jakby, nie mam ochoty, jakby w tym elemencie siedzieć. Nagrywamy dzisiaj no. odcinek, więc w przyszłości otworzymy go, wrócimy do tego, co mówiłem dzisiaj, więc mm -hmm. może nie będzie tak koniecznie. Polecamy się, polecam się jako tester, żeby wypróbować, ale niekoniecznie żeby w tym żyć, nie? Mógłbym no. wypróbować wypróbować usługę Horizon. Do tego wracając znaczy... tak, jeszcze, bo tutaj pewnie gra jest tak samo jak kto będzie pierwszy w kosmosie, kto będzie pierwszy robił podbój, podbój ten cywilny kosmosu, tak bym to mm -hmm. nazwał, to dochodzi znowu dodatkowo kto będzie pierwszy ten, kto przeniesie to, to życie w świat, w, świat, w świat wirtualny. Jeszcze tutaj przywołuję to zdjęcie. Jeden screen to jest ujęcie z serialu Black Mirror, to jest sezon pierwszy odcinek, z 2011 roku, gdzie też był nasz stworzony awatar. zdobywaliśmy punkty i inne rzeczy, tak, ale byliśmy jakby w zamknięciu. No i na dole Mark Zuckerberg, który tworzy swoją postać w tym metaversie, nie? Mark Zuckerberg, który tworzy swoją postać w metaversie, gdzie jest ubrany w taki strój, który, no to na Halloween było. Który imituje szkielet, dlatego że Mark Zuckerberg tym samym odpiera zarzuty społeczności internetowej o to, że jest reptilianinem i jaszczurem <laughs> i że tak naprawdę jest człowiekiem. Ale najciekawsze z tego wszystkiego jest to, posłuchajcie, Meta Company, która ma dokładnie tak samo wyglądające logo. Ja niestety nie mogę wam tego wyświetlić, to się nazywało MetaSense dokładnie. E, mm, oni też wstawili na... Mm, Uh, na Instagramie chyba albo na, na, na Facebooku. We are uh, very honored that Facebook felt inspired by the logo of our uh, me. Uh, me migraine up, maybe they'll get inspired by our data privacy uh, producers as well. Więc to jest Dobre. całkiem fajne wyrzucone i też przywołuję wam to, co się pojawiło. Facebook stole our name and our livelihood. Nie? I tutaj jakby odzywa się dyrektor generalny, pan Nate Skulik, founder Meta Company, który pisze, że byli atakowani przez prawników ze Stanów Zjednoczonych, Świecie. przez prawników z Europy, Hogan and Lowells a ze Stanów Zjednoczonych, Klipatrick, Townsend and Stockton, którzy, że tak powiem, atakowali ich, chcieli jakby wykupić domenę, ten element, ten element, no nazwy i tak dalej, tak dalej. 20 października, zdaje się, dostali telefon od Facebooku, od, od adwokatów Facebooka, którzy odrzucili ich najniższą ofertę. Czy we declined? Jakby, Odrzucili ofertę, Tak, Meta Facebooka, Company tak? odrzuciła tą, tą ofertę najniższą, e, i na tym, w, tym, w, tym, w tym punkcie jakby nie są w stanie w ogóle jej przyjąć w taki sposób, jak jest. Ten, ten telefon został jakby odrzucony w jakiś sposób. E, I oni jakby respektują to, że oni istnieją, ich, ich rejestracja i tak dalej. I 28 października Facebook e, zdecydował się e, jakby z, zarejestrować jakby metę jako ten trademark, tak? W tym wypadku i tak dalej. I oni jakby piszą, że nie mogli nas kupić, próbowali nas kupić, próbowali nas zmusić przez media do tego i tak dalej. No, to nie jest fajne zachowanie, nie? I tutaj To znowu... jest szmaciarskie zachowanie, nazwijmy rzeczy po imieniu. To jest tak, jak jeżeli ktoś byłby zainteresowany tego typu konfliktami, niech sobie spróbuje wejść na stronę nissan.com i zobaczy, co tam się dzieje. Mianowicie był też taki pan, który po prostu zarejestrował swoją e, domenę i nazwę i do dzisiaj się procesuje z Nissanem, który próbuje różnymi e, jakimiś podprogowymi przekazami i działaniami mu tą domenę zabrać i w ogóle takie działania ja tego nie rozumiem. E, jaki jest sens? Przecież oni mają armię prawników, nie? Znaczy, wiesz, Ludwik. Jaki jest sens nazywania, jeżeli wiedzą, czy myślę, że to może działać w ten sposób, że, są, że oni doskonale sobie zdają z tego sprawę, że yy, no, żyjemy w takich czasach, gdzie już większość tych nazw i domen jest powykupowana. Oczywiście, tak? że tak. Więc wydaje mi się, że oni robią taką analizę, yy, niemalże analizę słotowską, z kim im będzie najłatwiej wygrać. I doprowadzą w końcu najprawdopodobniej do tego, że. W jakiś tam sposób to przejmą, no bo jeżeli nie byliby pewni tego, że są to w stanie zrobić, to przecież by nie reklamowali wszystkiego pod jednym brandem, tak? Wiesz, I druga kwestia jest taka, że mm, to jest jakby, nie wiem, chciałoby się powiedzieć kurwa, nie? Bo nie jest no, tak transparentnie. Mamy jakby te linki, wszystko widzimy, pisma prawdziwej firmy Meta Company, Real Meta Company. I to jest źle, tak, jeżeli robicie to od kilku lat czyli projektujecie, myślicie o mecie, a dwa tygodnie przed zaczynacie, że tak powiem, przed konferencją zaczynacie walczyć o, o nazwę, o logo i tak dalej, no to jak student zabierający się do nauki, oczywiście nie mówiąc studentom, którzy, niektórzy, ja też tak miałem, dwa tygodnie przed siadałem, dwa no to robicie, robicie sobie jakieś jaja w Facebooku, nie? bo tak to nie powinno wyglądać i jakby w każdym elemencie pokazujecie, że robicie to źle i tak jak mieliście potknięcia, tak dalej je macie, nie? bo nie powinno to tak wyglądać. Zresztą jak jesteśmy na stronie właśnie tego listu Meta Company i sobie wejdziemy na ich Facebooka na przykład, czy Instagrama, no to widzimy, że mi się pojawi zwykły Instagram. Wejdę sobie tutaj na Facebooka, to pojawia mi się Real Meta Company i mamy 29 użytkowników. Pytanie, czy nie mieli konta na Facebooku, Aha. które zostało skasowane, tak naprawdę musieli założyć nowe, nie? I nazwać je The Real Meta Company w tym wypadku, nie? Obserwujących na Instagramie mają 24. Nie? To Ciekawe, jest... czy mają faktycznie 29, czy oni im to po prostu sukcesywnie próbują usunąć szmaciarskie, strasznie zachowanie. Nie, może nie, aż nie tak do tego nie podchodźmy. Tak? Tym, nie spodziewałbym się niczego innego po y, korporacjach tego y, kalibru. No więc posłuchajcie, no, tak to mniej więcej wygląda. Y, jedyne dobre z tego jest, że może pierwsza dobra zmiana od wejścia mety jest taka, że Facebook kończy ze skanowaniem y, twojej twarzy na zdjęciach. Nie? Już nie skanują mojej twarzy na zdjęciach? Tak, Facebook poinformował, że kończy ze skanowaniem naszych zdjęć i rozpoznawaniem o. na nich twarzy. Nie będzie już podpowiedzi, by oznaczyć na fotkach znajomych. To pierwsza pozytywna zmiana pod nowym szyldem META, nie? Aha. To Skanowanie świetne, twarzy zupełnie świetne. znika w ciągu kilku najbliższych miesięcy i o tym dowiadujemy się z bloga firmy META. E, jakby ja sobie tutaj wejdę, bo oczywiście teraz już nie ma Co loga za? Facebooka, tylko zwróćcie uwagę, jest logo, logo META, nie? An update on our uses of face recognitions. E, no, tak, no słabo to wygląda. Tak naprawdę jest Meta Company. No niech będzie jak będzie. Nie wiem, yy, którędy to pójdzie. Yy. Chciałoby się, powiedzieć, chciałoby się powiedzieć, tak jakby w myśl tego, co jest wyżej, tego, tego o czym mówiłem, czyli o Black Mirror, mówiłem tutaj o tych elementach mecach. Ja pewnie mogę przetestować Horizona, ale osobiście podziękuję i się pewnie nie skuszę, bo to jest bit tricky w myśl tych Halloweenowych e, ostatnich rzeczy. Nie? Zresztą, mm. tylko jeszcze jedna rzecz związana z metą i widać w tym wyścigu wiarowym, w jakiś tam sposób, tej virtual reality. Microsoft Teams wprowadza u siebie też rodzaj awatarów. Możesz zbudować się jako awatar, możesz być w wirtualnym pokoju, w którym też pokazujesz. I to wszystko w przeciągu najbliższych pewnie kilku tygodni zostanie wprowadzone do Teamsów jako update, do Teamsów, w których możesz zamiast siebie, siebie na kamerce, to kamerka będzie Ciebie rozpoznawać, ale tak naprawdę będziesz, no, będziesz wyglądał, będziesz po prostu swoim awatarem, nie? A do piątku to nie będzie działało? Nie, do nie, piątku nie kurna, będzie działało. ale szkoda, bo bym chciał być takim awatarem w piątek. A Ty nie musisz kamerki włączać. Ale włączę. A, okay. Czemu nie wiesz? No, Czemu nie. Dobrze. po to się ma, nie? Tym było widać. Posłuchajcie, jeżeli wy macie jakieś zdanie na temat mety, tu jest wiele do powiedzenia. My też wiele nie powiedzieliśmy o samym Metaverse, tym pierdzielonym krapie od Facebooka, tak mi się wydaje. Jest jeszcze pewnie wiele do, do dodania, ale jest to chyba jeden z takich głośniejszych yy, nowych rzeczy, które się wydarzyło, o których warto było wspomnieć, jeżeli już mówimy o tych elementach około social, yy, social mediowych, tych social media mm -hmm. communication w tym wypadku, żeby to miało ręce i nogi, więc no ale wiesz, dajcie znać. Chciałem ci powiedzieć o mecie. Tutaj zacytuję twojego ulubionego Kubę Klawitera, który taką opinię wygłosił, że pojawiły się memy dotyczące mety właśnie i większość z nich była nieśmieszna i tutaj muszę się wyjątkowo z tym panem zgodzić, dlatego że czego bym nie stworzył i czego bym nie zobaczył, to wszystko jest takie se nie? Że mm. Ciężko jest to wyśmiać i może to dlatego to jest też dobra nazwa i dlatego oni tak chcą o to walczyć, nie? bo to takie meta, wiesz, to trochę było obecne, trochę w języku, w różnych kontekstach i nie ma takich um, bezpośrednich, negatywnych jakichś tam konotacji. Znaczy może się, czemu nie? może potraktujmy Zuckerberga jak rzeczywisty narkotyk, metę, tak, bo jest taki narkotyk, zdaje się, meta? Metamfetamina. O, metamfetamina, tak. dziękuję. Aha. Więc może to... Nadmiar tego właśnie spowodował, że pojawia się coś takiego jak meta. Ja będę podtrzymywał jednak i bardzo chętnie zostanę wyprowadzony z błędu, że jednym z głównych czynników powodujących to, że oni nie chcą być znani kolektywnie pod hasłem Facebook, tylko meta, jest to, że Facebook ma naprawdę do dupy PR od jakiegoś czasu od kilku ładnych lat, oni oczywiście się bronią, nie? no bo jakby mają, jak widać, taką armię prawników, która jest w stanie zrobić z tym wszystko i nikt nie będzie jednoznacznie źle tego kojarzył, ale w momencie, jeżeli zmieniasz nazwę na coś, co się całkowicie kojarzy neutralnie i jakby skupiasz tą uwagę jednak ludzi na tym, że to jest nowe, że to jest meta, to mówisz ciągle meta, 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 meta. to wiadomo, że jest domyślne, że to będzie Facebook, ale już w razie czego, w razie czego to jest takie jedno wspólne, to jest meta. Nie zgadzam się z tobą ja, y, bo można by było się zastanowić jeszcze nad tym, czy jest szansa coś zastąpić Facebooka. No to tak w jest. istocie w której teraz wszystko jest inne, TikTok inne rzeczy, to myślę, że niekoniecznie dla starszych osób. No nie, no już chyba teraz już nie, już za, za, za późno, nie. Jak wiele rzeczy za późno? Pewnie tak. I tak to mniej więcej wygląda, że rozważając, jakby tutaj, w myśl tego, jakie pytania mogły się pojawić przy moim obronie mojego doktoratu, to tak naprawdę zastanawiałem się, czy coś może zastąpić Facebook no, w istocie i penetracji tego przez ilość użytkowników. Myślę, że jest to niemożliwe. Raczej zostaniemy z tym w taki sposób. Zobaczymy, na ile meta zostanie nam wciśnięta w jakiś sposób. Tylko, że jeżeli Komunikacja z metą ma się odbywać poprzez bardzo drogie okulusy czy cokolwiek innego, no to jest szansa, że będzie nas na to nie stać i nie będziemy z tego korzystali. Ale znając życie, <gry> będzie nam to rozdawane za darmo, żebyśmy tylko weszli w ten, w ten system i tam zostawali pieniądze. Podsumowaniem tego niech będzie, to też będzie odcinek, tytuł naszego odcinka. Artur napisał, że meta jest jedna w Zakopcu. Meta, seta, galareta. Proste. I taki mamy, taką mamy. Dziękuję Artur za nazwę odcinka, więc odcinek 19 a, a byłeś kiedyś w mecie, secie, galarecie? Nie byłem. To jest jakaś knajpa, tak? To była w ogóle w pewnym momencie chyba, znaczy zakładam, jeżeli Artur tak mówi, to pewnie wie lepiej, że to była knajpa, która musiała się narodzić za Zakopcu, ale to była taka sieciowa. Pamiętam, że był taki wybuch takich, e, wiesz, na, na to się mówiło, biforownie. Okay. Czyli wszystkie te miejscowe, gdzie szodwódki były był za 4 złote i browar za 4 złote tak, i przekąska. Tak, tak, to tak, było, tak są nie? takie rzeczy. No. I meta seta galareta. Ja pamiętam Storunia, że był oddział ewidentnie. Okay. Ewidentnie mety. I, e, I co? Ja mam zdjęcie na tą okoliczność, nie, nie wiem jak ci to pokazać. E, jak no ci to mogę pokazać? W sensie weź, weź telefon i pokaż. Artur. Nie, chcę, żebyś pokazał to na ekranie. No to proszę. weź mi to wrzuć, zaraz będę kombinował, jak to zrobić, ale. Mogę na wiadomości? Możesz wiadomością mi wysłać, okay. spróbuję jakoś to uruchomić zaraz dla was, żebyśmy to sobie zobaczyli. Dobra. Tylko musisz mi to wysłać, nie? Wysłałem ci już, tak? Tak, ja jestem biegły w technologii, wiem, co robię. Dobra, mamy tutaj Seta Meta Galareta, a tak, jest coś takiego, że. I to jest chyba z Zakopca, właśnie. Tak, wiesz? to jest. Tak, tak to... mi się wydaje, że to jest właśnie z Zakopanego. Artur może potwierdzi, bo ewidentnie tam był. Ja nie byłem nigdy w Zakopanem. Nie wiem, jak to jest. I byłeś? Nie. Ale przeczytałem ostatnio, że podobno w Zakopanym są droższe apartamenty za metr kwadratowy niż w Nowym Jorku. Ja nie wiem, czy to widzicie, ale pewnie nie widzicie, bo teraz te, tak przeklikuję, żeby znaleźć tą, tą, ten element. O, tutaj się pojawia. Teraz właśnie widać. Seta Meta Galareta tutaj właśnie stoi. To jest zakopanym pewnie, tak? Czy właśnie. Trzeba by zapytać Marka Zuckerberga. Marka Zuckerberga, który był i właśnie mówił o Mecie. To jest całkiem fajne podsumowanie tego naszego odcinka. Tak, to jest to miejsce, Artur napisał, więc no to dobrze. No to... W takim razie spoko. No. <laughs> Działa, jest git. Niech tak pozostanie, tak naprawdę. Dobra. No. Posłuchajcie, ważna i istotna rzecz jest taka, posłuchajcie, że dochodzimy do końca naszego odcinka, więc warto jeszcze wspomnieć o tym, co mamy za was. Jak zawsze, przygotowana razem z firmą KawawBiurze.pl. To są pyszne kawy od firmy KawawBiurze.pl. Gościem tego odcinka i gościem odcinków, które które będziemy, będziecie słuchali w tym zimnym, ale jeszcze ładnym cały czas listopadowym początku. To jest kawę Cafe Veronesi. 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 No właśnie Ludwik, ty to jakoś tak... Veronesi. Veronesi, niech tak będzie. Posłuchajcie, przyjechała dzisiaj nowa paka. Bardzo serdecznie dziękujemy firmie Kawa w Biurze, a dla Was też informujemy, że na stronie biurze z kodem LPK2021 20% tani. Zajebiste etykiety są, nie? Etyk takie one taki, naprawdę taki dostajemy naprawdę dostajemy takie kawy. Posłuchajcie, one nie dość, że są smaczne, to one jeszcze naprawdę są mega estetyczne w samym wyglądzie tego, co jest. Zresztą y, dajcie znać, może ktoś chce, po odsłuchaniu odcinka napiszcie nam wiadomości prywatnej na Instagramie, to przygotuję dla Was też kilka puszek, y, pier, kilka puszek i z miłą chęcią wam rozdamy. No i nawet seteczki. Będę ładnie. Odcinek seta, Do, o, meta galareta i dla myślisz. Was od razu y, dos, y, Meta, rozumiesz tu. Jakby, wiesz, marketing, coś tam jeszcze innego. Tu, Ale wieś, to, weszło, to weszło, bo słuchajcie, weszło. Więc napiszcie do nas wiadomości na Instagramie. Pięciu osobom, z, z pięcioma osobami z Miochęcią się podzielimy. Jeżeli mielibyśmy wam to wysłać, to poprosimy, żebyście nas pomogli, czyli wyślijcie nam po prostu etykietę do paczkomatu. Jak na Whatsappie. Albo ewentualnie, jeżeli ktoś jest stąd, to ja czasami jeżdżę, to, to chętnie tak, podróżę, też się tylko, spotkamy tylko dajcie znać, gdzie, co i jak. Dokładnie tak. Posłuchajcie, i ostatnia rzecz, która jest dosyć istotna, czyli wieńcząc, ja sobie tutaj Ludwiczku robię Marka wieńcząc? 1.08 wieńcząc. Tak. Bo wieniec, bo to jakby z Halloweenem związane z świętem wszystkich świętych, więc. Z Halloweenem. No. 0108. No. E, tak, kończąc, posłuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami na Facebooku, dziękujemy, tak. że jesteście z nami na YouTube. Że podobają Wam się odcinki. Widzicie, zresztą dajcie znać w ogóle, czy leży wam to, że jesteśmy i wideo, i jesteśmy audio, bo staramy się jakby zrobić tak, żebyście i audio też to dobrze słyszeli, żeby to było tak samo. Przepraszam, może takiego jednego słowa w percepcji, tak samo odbierane ładnie jak, 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 jak audio. Dobrze Ludwik to powiedziałem? Nie, ja, nie wiem, no. <głos》> zakładam, że tak. Czy percepcja była dokładnie taka sama? Tak Łapki w górę, yy, udostępnienia. Na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na Twitterze. Przepraszam! Ważna rzecz. Pani Dawad. Halina napisała. U Pani Halina. W piątek trzymam kciuki. Dziękuję. Nie dziękuję. <grym> A? Nie dziękujemy bardzo. Mama Ludwiczka napisała. Bardzo dziękujemy. E, tak, przepraszam, możesz kończyć. No, to wszędzie tam. To <grym> dokładnie. Łapki w górę. Udostępnienia. Jesteśmy na drodze do 300 subskrybentów na Instagramie. Jesteśmy na drodze do 400 subskrybentów na Facebooku. Jesteśmy na drodze do 30 subskrybentów na YouTubie. Jesteśmy, co gdzie jeszcze jesteśmy? jesteśmy yy, najmniej docenianym podcastem w Polsce. Dokładnie. Po 109 odcinkach, które non-stop, tydzień w tydzień, bez żadnego zajęcia dla Was wychodzą. 109 godzin. To jest yy, bardzo długo. To jest naprawdę. niektóre to... nie, dwie godziny trwały, nie? To była 218 godzin w takim układzie. To jest naprawdę, to jest mnóstwo pracy. I Yy, Ada siebie bardzo zależy na tym, żeby yy, po prostu zasięgi były, i to w Was jest nadzieja, że przekazacie swoim znajomym, że my tu sobie mówimy i że to czasami jest ciekawe, czasami jest nudne, ale można sobie przełączyć i przewinąć na przykład. To też polecam. O. Można o. w ogóle, jak ktoś słucha podcastów, nie wiem, czy wie, że można sobie ustawić, żeby ludzie szybciej mówili. Czasami, szczególnie jak ja na przykład się gotuję, <laughs> Czekam, to, się to jest za robić. grubo, bo ja czasami mówię za szybko i wtedy, jak sobie weźmiecie na ten 1,5x, no to wtedy jest za szybko, nie no wiadomo, no to, to, to nie polecam. Natomiast y, czasami mówimy wolno, wtedy sobie można przyspieszyć. I wtedy tak, my jesteśmy zadowoleni, bo odcinek jest odsłuchany. Wy jesteście zadowoleni, bo troszeczkę mniej czasu wam zabraliśmy z życia, a mamy świadomość, że to jest jakby skomplikowana. nie? Co ty się wydarzyło? To jest skomplikowana co? sytuacja, Taki ponieważ wodolog. my walczymy o waszą uwagę. I naprawdę bardzo się cieszymy że jesteście z nami, dlatego że jakby nie patrzeć na tą godzinę ze swojego życia albo czasami dwie godziny poświęcacie z... i po prostu to jest mega, bo Czekam, gdyby no, nie wy, biczku. to byśmy tego nie robili. Wzrobiłem no. się teraz na duży ekran, bo dla mnie to trochę przypomina studenta, który jak jest koniec sesji przychodzi i panda mówi, nie? To trochę w taki sposób działa, ale jakby rzeczywiście ten call to action jest w waszą stronę puszczony. Udostępnijcie, pewnie już daliście komuś znać, ale jakby poszukujemy tego większego zasięgu, bo... Tak, no, no Bo zawsze się przyda. I tu jest jeszcze taka ważna rzecz, ponieważ otrzymaliśmy trzy głosy negatywne względem naszego jingla. Potrzebujemy nas w nasz, was, was w naszym składzie z utworem <grym> Więc... Scatman John. I yy, głosy były takie, że jak Adam puszcza, że to jest za głośno i za intensywnie i yy, jakby jest za często. I pytanie jest takie: dzisiaj wyjątkowo go nie będzie, a wy nam dacie znać, czy dobrze, że go nie ma. Bo, jak na przykład, jeżeli ktoś nie pamięta, jak on brzmiał, to. Nie, nie puszczę go. Nie, 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 puszczę, puszczę. Go. nie, nie puszczę. To może sobie odsłuchać poprzedni odcinek i tam on jest. I jeżeli na przykład wam to nie przeszkadza, to też dajcie znać, to wtedy on wróci, ale dzisiaj go nie ma. Nie, więc, jakby idąc w myśl, słuchamy Was, Wy nas słuchacie, więc wilk City, owca cała. Bardzo ładne przysłowie. Adam. Dziękuję bardzo. Kochani, godzina 12 minut. Kończ Wasz wstydu, ościeńc. więc bardzo Wam dziękujemy. Życzymy Wam udanego wieczoru, życzymy Wam super udanego tygodnia, 11 listopada, więc uważajcie, 12 listopada pewnie będziecie gdzieś z brzuchem u góry, nie jedźcie do Warszawy, nie puszczajcie fajerwerków, spędźcie jak przystało, dobrze oglądając nie, jakiś mecz Ciekowską, reprezentacji bruchą. Polski stary, że tak powiem, napijcie się piwka w domu. A co, 11 listopada się ogląda? Nie, nie wiem, no się na, na przykład. Słynny. Ja byłem ochrzczony 11 listopada, także roszczę sobie prawa do tego, że to jest moje święto. Dobrze, no to w takim razie obchodźmy święto chrzcin Ludwiczka. Dziękuję. Śpiewając mu Mazurka Dąbrowskiego. Możecie mi zaśpiewać cokolwiek, też będę zadowolony. Okay. Niekoniecznie pieści patriotyczne. A um, Ludwiczku, jeszcze na koniec, czy tak. już słyszałeś gdzieś One Last Christmas? Nie, ale I podoba mi się bardzo ta gra co roku. Mi się bardzo podobało, jeszcze na koniec zrobimy takiego easter egga naszego odcinka, bo słuchajcie, bardzo mi się podobał, jak x-kom wrzucił niezła promka no. ze swoim logo, jak w to klikasz, przekierowałem ciebie do YouTube'a do One Last Christmas. No zrobili Mistrzostwo Świata no, na Twitterze. Fajne. To było naprawdę bardzo fajne. Zresztą, jak chcecie zobaczyć naszą odpowiedź, to na naszym Twitterze właśnie jest to wrzucone. Super promka i tak dalej. Wiesz, tam tak? no bomba promka jest w ogóle z tam. Daily, daily promka, jakaś tam super promka. Kliknąłem w to, od razu łam um, mi się włączył na YouTube, super. więc już usłyszałem. Chciałem powiedzieć, że Małga się puściła ostatnio Wam Last Christmas, ale to się potem nie liczy, jak to jest z premedytacją i od osoby w najbliższym otoczeniu. Zgadza się, ja jestem o dziwo, o dziwo zdziwiony. Jestem zdziwiony, że jeszcze nie słyszałem żadnej audycji radiowej. Ale ja już słyszałem na przykład w, gdzieś w którejś z galerii, to było. Niedawno, bo 3? Nie, 2 listopada już były wiesz, Christmas songs. Nie? Z... Znaczy, wiesz, to nic dziwnego tak naprawdę jest, że już jakby po święcie wszystkich świętych zawsze od razu no już tak. lampeczki są wywieszone. to my w Warszawie, jak tam przechadzaliśmy się, to już panowie, rozkład... w panowie już rozkładali lampeczki, że tak powiem, nie? Tak. A to był piątek dopiero. Ale w, jest taki dom handlowy niedaleko od twojego miejsca zamieszkania i on zawsze ma takie ładne lampeczki. To Byłego jest miejsca zamieszkania, nie. czyli Kwiatkowskiego. Nie, ja mam na myśli Cliff. A, Klif Cliff ma bardzo ładne lampki. A zgadza się, a wy, w, poszli po rozum do głowy na centrum Kwiatkowskiego. Na ulicy 10 lutego w Gdyni, bo tam cały rok jest, są lampki, i tylko zapalają je święta Bożego Narodzenia. No i to zajebiście. I ja, ja w ogóle uważam, że powinno być cały rok. Ja miałem kiedyś kumpla a propos Last Christmas. Znaczy, mam kumpla, mam dalej. E, pozdrawiam. Topa, Nie możemy skończyć. E, który miał ustawione Last Christmas nagranie na czekanie. I e, miał to cały rok. I jakby szanuję. Ja też uważam, na przykład, wiesz, lampki choinkowe są jednoznacznie kojarzone i słusznie pozytywnie. W związku z tym, one powinny być cały rok, dlatego że my potrzebujemy takich pozytywnych akcentów w życiu. Nie, tak. No, czy to jest dość podniosłe? Zresztą czekam, aż mi się pojawi pierwsza lis lista. Gmiastka. Nie, nie, nie. Pierwsza lista z piosenkami świątecznymi na Spotifyu. Będę je katował w kółko. A widziałem też ostatnio, nie, zapomniałem o tym powiedzieć. Eee, ostatnio zapomniałem powiedzieć, bo robiliśmy online, wiadomo, trochę ten metawers nie wszedł za właściwie za, za bardzo. Pewne mm -hmm. rzeczy zapomniałem. Mianowicie ktoś wrzucił na Instagrama, to był ostatni tydzień października, że eee, przypominam tylko że to jest ostatni tydzień, w którym Spotify... Zbiera dane do year wrapped up, czyli do tego podsumowania całego roku. Więc jeżeli ktoś słuchał lekkich przypałów, to ma ostatni tydzień na to, żeby przykatować, żeby jednak wyszło Rzeczywiście, na. Rzeczywiście, żeby w końcu się nie pojawiło. że na przykład Last Christmas, który jest katowany przez dwóch. lat. Albo miesiące. All I Want for Christmas, Christmas is, is You. <laughs> Mariah Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Dobrze, tym miłym akcentem świątecznym jeszcze dużo będzie. Pani Halina napisała, że potrzeby w naszym składzie jest super, jestem za. Artur o. napisał źle, że go nie będzie, więc póki co mamy dwa do trzech, więc czekamy jeszcze na trzeci. Większość się tak powiem się liczy, nie? I szykujcie się na to, co będzie za tydzień. Wtedy, Ale to zrobimy ze świątecznym. <grystanie> Trzeba dźwięk świątecznym przygotować. Coś nagramy, coś nagramy, coś nagramy dla was. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Udostępniajcie, lubcie mhm. i dawajcie znać, jak się wam podobało. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dobrego weekendu i do usłyszenia, jak zawsze, w środę i w piątek. W piątek o siódmej rano, w środę, koło dwudziestej albo dziewiętnastej. Punktualnie koło 20. <grym> Trzymajcie się. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl do usłyszenia, jak zawsze, w piątek, punktualnie o siódmej rano.